Taka, taka, taka. Taki ogródek piwny to unikalny prezent, który na pewno nie jednemu tacie przypadnie do gustu. Cześć! Dzień mamy już za nami. Pora przypomnieć sobie o tacie, bo już za kilka dni jego święto. A prezent na Dzień Ojca to wyraz miłości i szacunku. Zobaczcie nasze propozycje. Dzień taty tuż, tuż. Postanowiłam przygotować prezent, który będzie nieco zaskakujący i potraktowany z przymrużeniem oka. Oglądajcie. Na początku do drewnianej skrzynki wkładam worek. Następnie przegródkę z kawałka drewnianej płyty. Z jednej strony wkładam ziemię i sadzę zioła. Z drugiej wkładam butelki, po czym zasypuję je kruszywem ogrodowym, dokładam mały sukulent dla ozdoby i ustawiam małą ławeczkę. Na koniec wycinam wcześniej przygotowany napis, który znajdziecie w opisie i naklejam go z przodu skrzynki. Taki ogródek piwny to unikalny prezent, który z pewnością niejednemu tacie przypadnie do gustu. A jeżeli chcecie, możecie zrobić na przykład ogródek z lemoniadą. To tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia Waszej wyobraźni. Nie znam mężczyzny, który nie byłby łasuchem, a mój tata zdecydowanie jest jednym z nich. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak na Dzień Taty przygotowałam dla niego ogniste parpadelle. Zobaczcie. Na rozgrzaną patelnię wlewam olej i smażę mięso mielone. Następnie dodaję cebulę i chili. Całość podlewam koniakiem, około 90 ml. Teraz dolewam 300 ml śmietany 36%, sól oraz pieprz dla smaku. Całość gotuję jeszcze przez kilka minut, tak aby zgęstniał sos. Ugotowany wcześniej makaron parpadelle przekładam na talerz i polewam go sosem. Pozostało moje danie udekorować natką pietruszki oraz pieprzem grubomielonym i gotowe. Taki obiad jest bardzo smaczny i myślę, że będzie miłą niespodzianką dla taty, który wróci z pracy zmęczony i głodny. Z okazji Dnia Taty postanowiłam trochę pomajsterkować, dlatego od razu uprzedzam, że poziom trudności wykonania tego sposobu będzie dla osób, które od czasu do czasu lubią wyzwania. Na początku w desce półkowej o długości 45 cm zaznaczam miejsca, po czym robię otwory na kufle. Całość szlifuję i doklejam dwa boki z desek oraz rączki. Na koniec maluję tackę bejcą, a kiedy wyschnie, lakieruję ją. Taka tacka bardzo dobrze sprawdzi się zarówno w domu, jak i na ogrodzie. Warto też dodać, że w kuflach prezentować się będzie bardzo fajnie każdy napój, nie tylko ten z procentami. Moje dzieci są w takim wieku, że sama muszę zatroszczyć się o prezent, które one podarują tacie na Dzień Ojca. Zobaczcie, co w tym roku przygotowałam. Na początku przyklejam kalkę na środku koszulki, a na niej kartkę z szablonem i napisem. Teraz ostrożnie odbijam ołówkiem logo na koszulce, po czym odklejam kalkę i poprawiam kontury farbą do tkanin. Słuchajcie, w środek koszulki warto włożyć sobie jakąś podkładkę, na przykład duży zeszyt, żeby łatwiej robiło się odbitkę i żeby farba nie przeciekła na drugą stronę koszulki. Na koniec wypełniam środek napisu, czekam aż wyschnie i gotowe. Takim sposobem wykonałam dwie koszulki, mniejszą dla synka i większą dla taty. Oba napisy nabiorą znaczenia, jeżeli chłopaki ubiorą swoje koszulki jednocześnie. Myślę, że tata i jego małe książę będą zachwyceni z takiego zestawu. A Wy czym planujecie obdarować tatę z okazji jego święta? Napiszcie nam w komentarzach. Tymczasem zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Niebawem sporo o patentach idealnych na lato. Bądźcie więc czujni. Do zobaczenia.